Halo, halo. Witam wszystkich. Kolejny mecz. Tym razem Bexy kontra Zalfin. Kolejny, myślę, ciekawie zapowiadający się mecz. Teraz ze mną komentować będzie Zymawif. A to w tyle, co słyszymy. Już jest warm-up Zalfina, na którym wczoraj zrobił naprawdę potężny wynik, swoją drogą. Nie, jak ten gościu był w stanie zrobić tutaj tylko 3 dwusetki. Zresztą, jeśli ktoś nie zna mapki, będzie miał okazję zaraz zobaczyć. Na takiej mapie to pewnie szaleństwo. Dobra. Gracze już gotowi, więc można, myślę, zaczynać. O graczach można powiedzieć. No i można powiedzieć, Zalfin, Gamma, prezentant do zdobycia Delty, tak o. Bardzo dobry rozgrywa. Chyba tak.
Ostatnio jak widziałem, miałem 95-99, chyba że coś mnie ominęło. A w sumie już nie pamiętam, no, dla mnie to jest Gamma, także naprawdę bardzo dobry gracz. Tak. Bexi rozhealowo nie jest tak dobry. Nie wiem, czy ma alfę nawet, chyba nie. Za to ale... ACC ma dobry. Właśnie, i no na tym pulu to myślę, że to ma właśnie przewagę. Nawet ma wyższego seeda zresztą. I w ostatnich czasach mocno sprogresował. No tylko, że tak się nie chwali tymi wynikami. Tak przychodzi sobie na turniej, nagle się okazuje, że naprawdę potrafi dobrze grać. Początek bardzo niewinny, swoją drogą. Jaka jest okropna akurat, muszę przyznać. A kiedy masz jedną trzecią mapy, a jedną szóstą punktów? The score is only that? What's at the end? To się zaraz zacznie ogólnie. Tak od pięciu... Myślę, naprawdę, ciężko się zaczyna robić przy 500-600 combo, także... Jakoś tak to mniej więcej było. Zaraz będzie. O, jest, jest, oboje mi to mali jednak. Ale Valfin naprawdę mocno, które iść trzyma. I, ale to wykombował, ten part wykombował. I Jezus Maria, ten też. Aj, dobra. Przynajmniej bardzo krótki był. Tylko dwa misy. Żadnych setek, tylko 200 jakieś. U Zalsena. I teraz forma Bexiego. Astronomia, remis Kameli. Mapa How to Play Ellen. Oho. Maryś mówi, że nie wie komu kibicować. Tylko 7200 od Zalsena, to nadal jest potężny wynik. Ja wiem komu. Mówi, że ty już masz swój wybór. Ja szczerze nie wiem. Który z nich by nie przeszedł dalej, to będzie naprawdę świetna informacja, że tak powiem. No, już gotowi. Kolejny warmatik, jazda. 5-14. A no, trochę się dzieje faktycznie. Nie grałem nigdy tej wersji od How to Play Ellen, więc nie wiem, czego się spodziewać. Ale według stronki mapka ma 1000 Elenów, 1200 notek, czyli całkiem ciekawie. No bardziej pod Eleny jednak. Ale spamu się nie spodziewajmy Elenów, bo Star 18 by wybuchły. Zależy, jak są zrobione, ale spodziewam się, że tutaj raczej będą właśnie takie krótkie Eleny, jak teraz na początku. Aj, się tam, ale się... O, już dobra, zaraz się z nami. O! O, anchorowe Eleny. Widać. No i jedno podpięcie i nagle kolumnok leci, także... Ale to, ale się póki to lepiej idzie. A mówili, że naprawili kolumnoki. Znaczy, no naprawili, ale dalej można. Jak mi się wydaje. Już. Znaczy na pewno nie są chyba tak dotkliwe jak były. Aj, Bexi. A dobra, wykombował tego Ankara. A taki Hitchhaka. Nie wiem, czy takie już pięciogwiazdkowe mapy podejdą Bexiemu. Aj, ale ciężkie takie przejścia burstowe. Ach, zobaczcie, teraz Elenowy part.
on streamy. Spodziewałem się czegoś bardziej w granicach 3-4 gwiazdek, żeby Bexy mógł pofleksować swoje ACC i wygrać. Znaczy ogólnie... Mapa z Zalsa. Tego poprosiłem o innego warmapa, bo on tam wrzucił ponad 4-minutowego. Tylko, że mamy mecz za 40 minut kolejny, także stwierdziłem, że nie. Już nie szalejmy, tak? A chciał wrzucić spałkę, także... O to Winninga... Blink Ignition... Out? On, a to znam. Blink Out Ignition, tak. Kurde, jak on wrzucił top diff, to nie wiem. A nie wiem nawet. Bo sam ledwie umiem go przejść. Końcówka jest wypowodowana. Jak mi powiedział, że to jest jedna wygra 3 map to play, ale no w sumie 3 map in to nie jest. No i mamy... Ale bym zagrał. Zagrałbym mapkę. Wygląda śmiesznie. Niskie 94 kontra wysokie 95. A przechodzimy do fazy protektów, banów oraz trollowania. Już spodziewam się, że Zalsin będzie protektował mimo wszystko rolski lówki. Natomiast Bexy, jak się chyba Eleny, tak zakładam. No, ja myślę, że on pójdzie w jakiegoś antifronta Zalsen. To jest jednak podobna mapa do tego, co było teraz. No i dobrze powiedziałeś, bo Zalsen właśnie na tym może. Zalsin protektuje antifronta. A Bexy protect diversa. Coś z kompletnie innej strony spektrum, zarówno pod względem ogólnej trudności, jak również typu patternów. Nie zdążę napisać o tym, żeby zawaliliśmy bany, a bez już wysłał kolejnego. Już wysłał bana. Oj, to się szanuje. Zrozumiałe bany, zrozumiałe protekty. Zalsen Disney, no, makes sense. Jezus Maria, mamy to! Kolejny do kolekcji! Świetnie, będzie kolejny, nowy kolorek. A nawet nie zobaczyłem, co banował Zalsen? W sensie Bexy. Bexy zbanował BMX Matatami. Duchkę. Ale Zalsen się zlitował nad Bexy i oddaje mu... tego... to się zapisa. Tracker, czyli no wise. Wow. To jest takie ciekawe. Trochę nie rozumiem, dlaczego to akurat zrobił. Teraz tak się pewnie czuję. Ja się spodziewałem, że No Wise to jest druga po antifroncie mapa, którą mógłby Zalsen sprotektować. Jak nie antifront, to to. Bexy to jak zwykle ma czas na wszystko. Aha. Wow.
Dobra. Wygracz już gotowi. Także lecimy. Czekaj mi, dlaczego Bekwi to zrobi, czy może faktycznie czuję się tak pewnie. No mamy trochę desynk, mi się wydaje. To tylko my. Także spokojnie. Na filmie wszystko w porządku, także luźno. Jak na razie lepszy start jednak od Bekwiego. Zalfin ledwo 99%, kiedy Bekwi ma 99,5%. Była o tym mowa, że Salsen odstaje z ACC ogólnie. No ale z drugiej strony, ale jak grał swojego warm-upa, który przez większość mapy był naprawdę prosty, tam nie miał żadnych problemów, żeby dobrze klikać. A najtrudniejsze partie tak o sobie wyrabiał, także naprawdę dosyć dziwnie to wygląda mimo wszystko. Nawet jeśli się nie ma akurejki nowego. Tak, paproć, bo póki co z tego co widać, to Bekwi jest pewny swojego pika. Bo różnica jest naprawdę ogromna, myślę. No może nie ogromna. Ale na pewno dobrze sobie radzi. Na ten moment 99,42. Kiedy Zalfi ma 98,90. O, już 86. Oboje na razie trzymają full combo. Ale Bekwi zaczyna gubić to akurejsi. Powoli. Myślę, że nawet gdyby Bekwi utrzymała CC, nawet z misem mógłby wygrać. Byłaby wygrana teamu ACC. Zresztą no, wygrana teamu combo, a tym razem... Ale chwila, Bekwi zmisował. Teraz uważałem. Właśnie zmisował. Ale dalej prowadzi, dalej nie? Prowadzi. Teraz będzie bardzo blisko. Musi utrzymać combo na tych streamach z jackami. Ale zaraz, ale to będzie takie close. To nie to mi są Bekwie. Ajajaj. Jednak team combo wygrał to starcie. Akurat mimo wszystko dużo lepsze od Bekwiego, no ale... Jezus Maria, do czego to doszło, że to Zalfin pikuje teraz Eleny? Good bounce? No właśnie. No cóż. Ciekawie, naprawdę bardzo ciekawie wygląda ten mecz. Protekty bany jak najbardziej spodziewane, ale to co się dzieje teraz w trakcie to jest... A no tak, bo Zalfin zmienił skina przecież. Ogarnął skina do Eleny. No, dokładnie Pabro, że Zalfin też właśnie całkiem intuje, ale ostatecznie miał to full combo, nie? Co tu się dzieje? Te piki, nie, naprawdę. Zalfin twierdzi, że nie ma wyboru. Znaczy no, jakby nie patrzeć, skidówka jest zbanowana. Nie chciał od razu ich protektę najwyraźniej. Ale tak, mam takie głupie przeczucie, że ogólnie Bekwi sprowował swój mecz przy pierwszym piku już. Naprawdę. Dlaczego nie poszedł w pewne piki? Przecież doskonale chyba zdaje sobie sprawę z tego, że Zalfin na ryżu jest o wiele lepszy niż na Elenach. To widać nawet po protektach i banach. Sam zresztą nawet Bekwi protektował te Eleny. Tak na razie Zalfin lepszy start. Tam Bekwi duża korekcji w trakcie, sporo zaczekuje. Patrz, brawo, w końcu coś ma gorsze strategie od twoich. A póki to, bo jeszcze mają full combo, ale teraz... odzyskał.
Ta, a to Zarkin dużo stracił. Zbliża się teraz do 99. A jest Zarkin z pierwszym misem. Rexy już ma ponad 99%. Odbudował swoje jako Rexy. A i Zalski sporo stracił, ledwo ponad 10% na ten moment. Przewaga prawie 2% na korzyść Beckiego. Jest to około 30-35 tysięcy punktów przewagi w obie mapy. Becki po ogólnie dość samym początku na tej mapie naprawdę teraz ładnie leci. Zalski da radę wykombować ten part w sumie. Jak na razie jakoś leci, daje radę, ale regularnie dosypuje. Dosyć ciężko. Okay, to jest ogólne 97,5. To jest... Czy on w ogóle będzie w stanie zrobić 900 tysięcy? Już kolejny miss. Ogólnie u obu graczy timing window, znaczy error bar jest naprawdę rozrzucony. Myślę, że Becky daje radę kombować tą mapę. Łatwo niżej 90%. To może być FC z jego strony. No, ale jeszcze jak myślę, żeby się potknąć? Ta mapa do samego końca jednak ma w napięciu. Ale ostatecznie dał radę? Dał radę. Ale to. Bex wzywa Pita z Alfina. Zalcin wyrobił te 900 tysięcy, 911, ale Bexi tutaj zmiażdżył 963. No, Bexi narzeka, że sobie zagrał. Wiadajcie dość Bielkoro, tu idziemy w spanko, Diversa. I use all expectation to unlock placebo. O, dobra, czyli już lecą normalnie. Od razu ja, że Zalsen bardzo źle się czuje na tej mapie z tego, co pisze na czacie. Na tej mapie on ogólnie chyba bardzo źle się czuje na Elenach. No to jeszcze z Hardrockiem, kiedy jego akurat nie jest wybitne. Zrozumiałe? To jest wszystko zrozumiałe. Jest nawet możliwe, że Grzegorz pójdzie w ruch. Niewykluczone. Ale nawet bardziej niż możliwe po pikach Bekciego. Hard rock aktywny, dobra, można lecieć. Dobranoc, Miku. Odsunę. Zalfin już na samym starcie. Ktoś tam złapał. A ta mapa na Hard Rocku wcale nie jest taka trudna. Powiedziałbym, że nawet jest za łatwa. Bexy póki co buduje powoli swoje accuracy. A Zalfin za wcześnie puszcza te leny. Widać na error barze, że wszystko early, jakby early hituje i releasuje. Panko. Ale póki co oboje full combo. Teraz Alfin walczy, żeby w ogóle utrzymać te 97%. Bexy już ma 99,45%. To jest potężna CC na taką mapę, zwłaszcza, że to są Eleny jednak. No tak, jak mówiłem, ten Hard Rock
mimo że to jest hard rock, to dalej nie jest to OD10. OD jest bardzo forgiving, bo wiadomo to Eleny. Ale co ciekawe, wychodzi na to, że oboje będą mieli full combo. Co ciekawe, tak, zgadza się. A full combo na takim mapie jest łatwe. Bez żadnych setek od Vexiego, jedna od Zalsena. Hey show, miażdżące znowu. I ujemne u Zalsena. Zrozumiałe, że Zalsen idzie teraz w protecta, bo to może być jego ostatni pik. W końcu ten mecz toczy się jakoś tak normalnie. Aha. Zacznij mówi, że gra tu na wejdź za chwila. Zresztą on to grał. Nie, nie grał tego na meczu. O kurczę. A, bo to było zwonowane. Nie mogę mu uwierzyć. Chwila. Po ty go nie gra na wejdź, jak parę dni temu wrzucał wynik, jak grał to na DT. A lecimy. Jestem pewien, że on to grał na dobry tajmie. A, chyba że on grał na Wise'a. Też by miało sens. Gdzie to było, na PMC czy gdzie? A, gdzieś, nie, na turniejowym właśnie gdzieś tam to chyba. Jak na razie w Stolinie ma kolejki na starcie? Tak. To było No Wise na TT. Okay. I on tam ma S. Także jednak mój błąd. No, o, Maxi! Trzeba koło aż do tego misa. Prawie się potypał, tam nie było tylko misa, tam parę dyskusji się wleciało. Ale Akolejski już nadbudował, już ma lepsze od Zalcina. Kolejny miejsc u Bekeki, kolejny miejsc! I wychodzi na to, że był bardzo dobry protek od Zalcina. Ojojoj! Dosyć dziwnie to wygląda, szczególnie, że Bekeki był w stanie normalnie kombować do Wise. Iby stracić. No wchodzą te misy na jump to ilu niestety. Nie sądziłem, że taki prosty jump to ilowy burst będzie takim częstym choke pointem u takich graczy, no nawet high seedów, jak widać. Znaczy wydaje mi się, że to jest kwestia stresu. Na ostatnim meczu było widać, że Becky był bardzo zdenerwowany. To co jak grał. Więc być może faktycznie go po prostu zżera ten stres i sobie nie za dobrze radzi. Tak to? I Zalcin, co ma to full combo do końca? Myślę, z nawet solidnym wynikiem. A co nawet stracił Bexi? Trochę więcej, jeszcze o gorsze. Ale odrobinę. Tylko 6200 różnicy. A ten chaos, kolejny pik?
Imagine, chodzisz o 6 spać. No to nie widzę, że tak lubią. Ja się nie śmieję, bo mam takie zmiany, że ja też tak będę chodzić w testorę. A, eter na moment. Jestem ciepła. O 5 w nocy u mnie jedyne co... Jak już jedyne co u mnie chodzi to Blender. W sensie... Software Blender. No i tak, dobra. Proszę, otwórę na mapą. To jest jakiś house rankedowy, który ma SV? Nie wiem. Cześć, a ty pamiętaj o tym, że BMI z matatami zostało zbanowane. Tak, i believe me. Także Zaluki może na sobie pamiętać i tak nic nie zrobi. BMI z matatami tak mocno niszczy staminę? Poniekąd się zgodzę, ale myślę, nie wiem, w moim przypadku jest to bardziej kwestia mental staminy. To jest taka straszna. Jest mapa rankedowatej nuty od Famosa. O Boże, to wiele wyjaśnia. A jak na razie, Dexys w bardzo dobrym akurajefie na starcie, Zalfin ledwo 98, a miał gorsze. A, w komentarzach mówią, że jest SV, więc nie mylicie się, jeśli tak. I tak jak się spodziewaliśmy na Elenówce Bexy, mopuje za Alcenem tą mapę. O, zobaczymy, jak sobie poradzi, czy jednak tyle go nie zeżre. Na Good Bounce bardzo dobrze poleciał, miał full combo, ale... Zobaczymy, jak to będzie teraz. Ta mapa też nie wybacza błędów. Ale serio, DLC na tej mapie robi naprawdę chory wynik. To mi pokazywało nawet wynik po Showcase'ie 2 tygodnie temu. Gdzie nawet chyba jak Mistrz wtedy na tym miał jakieś 91 kanałów albo 990, coś takiego, że to jest naprawdę chory wynik. Zacznij z Mifem! Swoją drogą, jeszcze tak na łatwym parcie. Atrix też miło, no miło to odbudowa jakoś ta akurajki 98,3. Ale to jest przewaga prawie 30 punktów dla Beckiego. No nie wiem, co by musiał Becki teraz robić, żeby to przegrać, serio. Zgodności się na to, że Becki miałby jakąś palenicę złapać tutaj. Kolejne full combo, 99,56. No, nie sądzę, żeby Salsen teraz miał cokolwiek dobrego do pikowania. No Wise już był blisko. Antifront zużyty. BMX zbanowany. No, piki dla Valkina się już skończyły tak naprawdę. Cały hard rocki. O, ryżówki ciężko. Ryżówek jeszcze nie ma. No to tam jest zbanowane. Replika tak, jeszcze jest. Została, właśnie, replika została, przepraszam. Ale nie sądzę, żeby to... żeby replika poszła w stronę Zalsena, ale to jest po prostu zbyt lekki jumpstream. On i tak stawia na ACC. Mimo wszystko replika jest chyba najlepszą ocen dla Zalsena. Jeżeli ta mapa pójdzie w ruch, to Zalsen będzie musiał liczyć na jakiegoś misa od strony Bexiego. Ogólnie wydaje mi się, że tutaj nawet też to Paproj zauważył, że z repliką jest taki myczek, że ten Becky może się znowu zacząć stresować. Może tak samo głupio misować jak na Antifroncie. Przecież Antifront ogółem nie jest taki trudny. Przecież to jest banalna, mniej więcej paternowa mapa, nie? A mimo to regularnie misował i to nawet na tych właśnie prostszych kwartach bym powiedział. Także no mimo wszystko uważam, że replika to jest najlepsza opcja teraz dla Dolphina. W sumie tak. Antifront znacznie
łatwiejszy mi się wydaje od zeszłorocznej żółwki z Hard Bracketu w Group Stage'u. W ogóle wydaje mi się, że żółwki teraz są łatwiejsze. Salsem pisał właśnie, chciał to Kromer. A tak, Dalsin chce wybrać 89 bitkiem hand streama na Hard Rocka. Albo ach. Czyli floating by był. Ale co? Na co się zdecyduje Zalsen? Jezus Maria, on zamiast wybrać mapę, to będzie pisał jakieś kochopoły. On robi FF. Nie, idzie w Kromer! Haha, tak dość. Lecimy. Nie wierzę, szczerze, naprawdę... To była jedna z najgorszych opcji, którą mógł teraz wybrać, tak mi się wydaje. Hard Rock Kiev, to bo jestem gotowi. Paproć, czemu mu nie pisałeś na filmie? No dobrze, niech się uczy na błędach, no trudno. Też nie rozumiem dlaczego, może zapomniał w ogóle, że jeszcze replika została. To też jest jakaś możliwość. Jolo chłopaki, lecimy. Gdyby tą mapę zagrać na dwa razy ejcie, to może jeszcze nie wystarczyłoby dla Zalsena, ale 2,5 albo 3. 2,5 mówisz, że tak już takie ekstremy? No póki co, ale byli dość ciężki start, 99 ledwo ma. Zalsin niewiele gorzej. Bo ja powiedziałbym, że Zalsin. Zalsin równiej klika, ale 200 za fotera. To tak. Kolejna. Ajajaj. Na 3 razy to próbowałem nawet nie A. Wiadomo, ale to Zalsin. Jest, Zalsin ale... ma teraz lepsze akurejki. I ma to będzie close. To może być close faktycznie. Może jednak to nie było taki zły pi. Ojoj, Bexi tam chyba 2 albo 3 dwusetki naraz. Dużo 3 setek. Dużo akurejki stracił. Teraz Zalsin ma przewagę 0,5%. Czyżby Bexi się zaczął faktycznie stresować? No na takim ACC to stres robi... sprawia duży problem. Niestety. Ale plus tej sytuacji jest taki, że zobaczymy TB. Ja jeszcze tak nie mówię, jest dopiero połowa mapy, wszystko się może wydarzyć. Może Bexi się zepnie, może Zalsin się potnie. Przewaga jest póki co około 10 tysięcy punktów, także Mif wyrównałby wyniki. Możliwe, że Zalsin by jeszcze prowadził mimo wszystko. Bexi ogółem ma o wiele lepsze akurejki, zazwyczaj nawet na ryżu ma nawet właśnie takie solidne akurejki, no tutaj już tak nie radzi, może jednak OD 10 z Hard Rockiem to za dużo dla niego. Tak, bo tam było OD 8, 6 coś i to Eleny, tych, których może Bexi jest przyzwyczajona, Zalsen nie, bo Zalsen najmuje właśnie ryż. Tu mamy tylko ryż, więc to jest zupełnie inna historia. Ale Bexi trochę się wpio... No, dwusetka. Ale już nieco lepiej to wyglądało. Zalsin, no właśnie spadł z 99% przez dwusetkę.
Aj, ale B jakiś tam staw. Oj, Zalsen mi snął! A ale nie, myślę, to był klient. Nie. Ale teraz nawet z Misem Zalsen by wygrał. Już jest za późno, a przewaga jest 13 tysięcy punktów, myślę? Także jednak, jak się okazuje, to był dobry pick. No. Zalsen skorzystał z tej szansy, żeby... albo tak, ta mapa mu dała szansę, żeby zostać big shotem w tym turnieju. Żeby... Stało się. Może się utrzymać do late game'a, gdzie w końcu zaświeci, zobaczymy. Ale jeszcze musi się zmierzyć z tiebreakerem. Właśnie. Jak to teraz będzie wyglądać? No jak się okazuje, Zalfin jakoś te Eleny coś tam potrafi niektóre ugrać. Teraz mnie ciekawi, czy Bayfi faktycznie mógł spróbować swój mecz przez piknięcie na Wise'a na starcie. I to jest pierwszy tiebreaker od w ten weekend na pewno. To jest pierwszy w tym weekendzie i to jest trzeci tiebreaker ogólnie w fazie grupowej. Pierwsze dwa TB były w środę i w piątek, z meczów, które nawet nie były streamowane. I w sumie to jest drugi tiebreaker grany przez Bekiego swoją drogą. A tak! No, na Power Langera przegrał. On już przynajmniej ograł go podczas meczu z Langerem. No to będzie ciekawie, na pewno. To będzie rozgrywka dziejów. Dajcie z siebie wszystko. Naprawdę, Zalfin bardzo lubi przedłużać ten mecz. I for goal. Dobra, wszystko jest. Lecimy! Trzeci tiebreaker tej fazy. Lofte. No, szczerze, naprawdę nie wiem się czego teraz się spodziewać, nie? Myślę, że oboje nas dzisiaj bardzo zaskoczyli. Czy to gorszą, czy lepszą postawą. Zalfin z Misem! Na samym starcie potężna korekcja dropą ułem. Lekcja jak na razie mocny start 99,5. No tak. Zalfin 98,2. Który to będzie ostateczne starcie Team Combo kontra Team ACC. Chociaż Zalsen widzę, że miał. To był mis na początku. No to tak, no mówiłem na początku. Mówiłem. I ogólnie mocny akurajki drop, ale póki to odbudował 98,7. Bekki utrzymuje swoje akurajki, chyba nawet i poprawił w sumie. Ajej, ale teraz muszę się pospały. A się różnica wynosi jakieś 8000 punktów, 7-8? Na ten moment różnica 7000 punktów. O, dobra, no i jest na Jackach, jednak z Elenami, Zalsen, Zipem.
Lexi je wykombował. Dla mnie to jest niesamowite, że Lexi leci póki co full combo na tej mapie, ale z Antifond Gearsem miał takie problemy. A tutaj naprawdę inny człowiek. Czyli ta mapa jest co najmniej, powiedziałem co najmniej tak samo wymagająca, jak nawet nie bardziej. Wchodzimy w Fort Jackowe party z rolami krótkimi. Na ten moment Becky ma 99,27%, Zal 58,46%. W punktach jest to różnica. To jest legitimny sob. Tak, to jest. O Jezus Maria, Becky właśnie misował. Teraz jest to 18 tysięcy punktów przewagi dla Beckiego. Tak, w sensie takie jacki. Różnica w punktach teraz to jest 117 tysięcy punktów, także praktycznie w ogóle nie zmalała. Zarfi na jump thrillu zmisował! Teraz wchodzimy w gęsty elenowy par. Tak, to jest. Na którym Zarfi łapie kolejnego misa. Tak, to jest wymagające właśnie. Ten dive acre nie jest specjalnie długi też. Ten czas szybko mija te 4 minuty, zwłaszcza zważając na to, że mały kawał tych 4 minut to jest intro, które można po prostu zaskipować. Bexi no było blisko do full combo, niestety nie udało się, ale pewnie ważne, że miał Zalfina na tiebreakerze. Właśnie. 965, no teraz 926. Jeden miss, 0 setek, 0,50. Serio, no tutaj Belki naprawdę dobrze trzymał te akurat, myślę. 965 tysięcy punktów. Dla porównania na meczu z Lenzerem zrobił 3000 punktów mniej. A że tutaj minimalna poprawa. Niestety z Zalfinem będziemy musieli się pożegnać już w tym turnieju. Myślę, że w dzisiejszym meczu naprawdę pokazał świetną postawę mimo wszystko. Także gratulujemy Zalfinowi dobrych wyników. Wszystko były solidne. Bexiemu gratuluję przejścia do kolejnej fazy przetrwania po dwóch naprawdę ciężkich meczach. Także będziemy w sumie chyba i tak przyjrzymy streama na minutkę, na dwie. Za 3 minuty będzie kolejny mecz. Będzie to mecz Izgosza z Neko Knightem, inaczej Neta. Komentować będzie Konwento z Mavisem, także ja już się tak, będę z wami żegnał. Także... To tyle. Na chwilę do usłyszenia. Na razie. Stream raczej nie będzie pauzowany, chyba że będzie... A nie! Pauzujemy streama, za chwilę wrócimy. A nie, jednak nie pauzujemy, ale ja znikam. Jezus Maria, nieważne, jednak pauzujemy, musimy przerwać streama, bo jednak są małe problemy techniczne. O, także na razie.